Cześć, dzień dobry, witam serdecznie was wszystkich w jednej z najwspanialszych gier, jakie moim zdaniem powstały w historii generalnie gamingu. Witam was w nowej serii, w serii, którą poprowadzimy sobie z Mass Effecta. Moim osobiście zdaniem prawdopodobnie najlepszej gry, która wyszła spod ręki BioWare. Przebijając wszystko, co do tej pory widziałem, zwłaszcza pierwsza część właśnie Mass Effecta, która jeszcze jest takim fajnym RPG-iem z elementami akcji i FPS-a. Nie tym, czym są kontynuacje, ponieważ Mass Effect 2, Mass Effect 3 poszedł już niestety w stronę mocnych naleciałości gier akcji i stał się bardziej grą właśnie akcji z elementami RPG, a nie RPG z elementami gier akcji. Natomiast pierwszym Mass Effect to jest to absolutny majstersztyk. Przedstawiam wam właśnie RPG osadzonego w klimatach science fiction, którego epickość i stworzone tło fabularne bije na głowę. Osobiście znów moim zdaniem, co wytworzone zostało na przykład przy całym uniwersum Gwiezdnych Wojen. Ja uważam, że Mass Effect dla mnie swoim potencjałem zabił Gwiezdne Wojny. Jest to ciekawsze uniwersum i lepiej wykreowane. Dlatego jest to chyba jedno z moich ulubionych takich wirtualnych światów, miejsc, w które lubię sobie uciekać. Przeszedłem tą grę łącznie chyba dwa razy. Raz na pierwszym, znaczy na Xboxie 360, to była domyślnie moja pierwsza gra. Drugi raz na komputerze osobistym i pamiętam, że w obydwu przypadkach grało mi się w to fantastycznie. Gra łączy ze sobą dynamicznie przeplatające się właśnie elementy RPG z grą akcji, dynamicznym systemem walki, nie opartym na turach, tylko na właśnie takim zręcznościowym strzelaniu do wrogów. Można to troszkę porównać do tego, co było w Morrowindzie, ponieważ w zależności od naszych statystyk, umiejętności korzystania z broni, będzie to na przykład predefiniowane tym, iż nasza broń będzie celniejsza, będzie mniejszy rozrzut i tak dalej. To wszystko ma wpływ ze strony statystyk. Natomiast wszystko jest zrobione w takiej otoczce high science fiction, czyli jakby wysokiego science fiction, gdyż są tutaj już inne rasy poznane, jest cała jakby sojusz, cała jakby Unia Zjednoczonych Ras, która musi rozwiązać pewien kryzys zaistniały w szeregach elitarnego oddziału Widm, takiej jakby tajnej policji albo super specjalnych służb do rozwiązywania galaktycznych problemów, ewentualnie ścigania jakichś zbrodniarzy. Taki elitarny oddział, do którego tylko najlepsi członkowie poszczególnych ras mogą należeć i wybierani są chyba dożywotnie, z tego co pamiętam, albo w momencie, w którym można się... nie dożywotnie, bo można się tego zrzec, ponieważ w pierwszej książce było to opisywane. Dodatkowo właśnie są trzy książki z uniwersum, to jest też Mass Effecta, przynajmniej ja wiem o trzech książkach, nie wiem, czy jest ich więcej. Widzę, że mam je wszystkie na półce, teraz aktualnie wam tytułów nie podam, bo po prostu jest to za daleko, musiałbym wstać to je przerwać nagrywanie. Ale przynajmniej pierwszą część jak najbardziej polecam jeszcze przed zapoznaniem się generalnie z grą, ponieważ stanowi prolog do pierwszej części Mass Effecta growego, później druga książka stanowi wstęp do Mass Effecta drugiego i trzecia książka stanowi jakby zwieńczenie Mass Effecta drugiego i jest przed Mass Effect 3, więc te gry, jak i książki się fajnie przeplatają, co jest również pewnym takim czynnikiem wpływającym na rozwój całego takiego uniwersum. Z niecierpliwością oczekuję też najnowszego Mass Effecta, tego Andromeda, który został zapowiedziany, ale myślę, że dość już mojego biadolenia, ponieważ bardziej chcielibyście pewnie zobaczyć rozgrywkę. A to, co w tej grze jest najlepsze, to w zasadzie wszystko. Ta gra, moim zdaniem, ma bardzo, bardzo mało wad i nie jestem, już teraz nie jestem przekonany, czy nie w porywach entuzjazmu po ukończeniu tej gry, bo chcę ją na pewno ukończyć, chcę zrobić sobie całą serię Mass Effect, od razu zapowiadam. Czy nie dam tej grze chyba maksymalnej oceny, bo ja ją znam dość dobrze. Grałem dość dawno, bo ona jest chyba z 2008 roku, ja grałem w 2008 roku, grałem też w 2009, później miałem długą przerwę, ale rozpoczniemy sobie na pewno nową grę. Witamy w militarnej bazie danych Przymierza. Poproszono o poufne dane. Połącz z bazą. Bardzo fajny tutaj jest w ogóle kreator postaci. Ustanawiam bezpieczne połączenie. Potwierdzam bezpieczne połączenie. Świetnie.
Wprowadzimy nowy profil. Oczywiście możemy wybrać Johna Shepharda Zaloguj się, by wejść do swojego jako profilu. naszą dotychczasową postać, którą będziemy tutaj sobie rozwijać. W ogóle bardzo fajnie wykreowana ta postać, jest idealna. To jest chyba jeden RPG, w którym domyślnie nigdy nie zmieniałem postaci, bo wygląda ona świetnie, ma świetny głos i generalnie można nim grać jako badassem, można grać tak jak się lubi, albo można grać predefiniowanym stylem, jaki stara się czasem narzucić gra. My zrobimy sobie nowy profil. Będzie to, możemy też wybrać kobietę lub mężczyznę. Będziemy grać oczywiście mężczyzną, postać własna. Zaloguj się, by wejść nie będziemy do zmieniać swojego tutaj profilu. John Shepard, gramy flafowo, czyli zgodnie z fabułą gry. Ostrzeżenie, wykryto błąd danych. Proszę, odtwórz profil. Okej, okay, rekonstrukcja profilu, oczywiście. Potwierdź historię przed służbą. No i tak, mamy teraz trzy miejsca, z których jakby możemy wybrać nasze pochodzenie. Ma to wpływ na nasze zachowanie. Na przykład jeżeli mamy tak, opis przy okazji. Możemy wybrać, że jesteśmy z przestrzeni. Twoi rodzice służyli w wojskach przymierza, swoje dzieciństwo spędziłeś na pokładach statków, w stacjach kosmicznych lub w wahadłowcach, przenosząc się z miejsca na miejsce i nie pozostając w żadnym dłużej niż kilka lat. Idąc w ślady rodziców w wieku 18 lat, zgłosiłeś się do wojsk przymierza. I w zależności od tego, co tutaj wybierzemy, czy przestrzeń, kolonia, ziemia, będzie już to definiować mniej więcej nasz charakter. I zależy to tak, przestrzeń oznacza, że będziemy szli w stronę idealisty. Mamy tutaj jakby trzy możliwe ścieżki rozwoju. Idealista, zrównoważony i renegat. Coś w rodzaju. Idealista to taka dobra postać, renegat to natomiast taka troszkę zła, ewentualnie bardziej wykorzystująca swoją tężyznę fizyczną, wpływy polityczne, czy chociażby intelekt na to, by uzyskać korzyść dla siebie, niekoniecznie dobrem innej osoby. Natomiast idealista będzie kierował się wyższymi jakby celami, czasem marginalizując swoje potrzeby na rzecz innego podmiotu. Taka jest różnica. Można też zrównoważone, czy na przykład kolonie. Jeżeli wybierzemy ziemia, to będziemy szli w stronę renegata i ja pamiętam, że ja przyszedłem tą grę jako idealista, przyszedłem tą grę jako zrównoważony, ale nigdy nie przeszedłem tej gry jako renegat, więc teraz będę grał renegatem. Kolonia. Urodziłeś się w Mindori, na rubieżach trawersu antykańskiego. Przepraszam za złą wymowę tych nazw, ale są one dość trudne. Gdy miałeś 16 lat, Mindori została napadnięta przez łowców niewolników, a twoja rodzina i przyjaciele wymordowani. Uratował cię patrol przymierza, a ty kilka lat później zaciągnąłeś się do wojska i ziemia. Wychowałeś się jako sierota na ulicach jednego z wielkich megalopolis na ziemi. W wieku 18 lat uciekłeś od życia w półświatku gangów i drobnych przestępstw, zapisując się do wojsk przymierza. Potwierdź profil psychologiczny. Kolejna jakby kwestia, którą możemy wybrać odnośnie naszego rozwijania charakteru. Przetrwanie. Profil psychologiczny. Podczas służby wojskowej jedna z misji, którą wykonywałeś, nie powiodła się. Uwięziony w potrzasku, w skrajnie wyczerpującej sytuacji, musiałeś opanować fizyczne zmęczenie i stres, które załamałoby większość ludzi. Ty przeżyłeś, wytrzymując w sytuację, gdy wszyscy wokół ciebie stracili życie i teraz pozostałeś tylko ty, aby móc opowiedzieć o tym, co się tak naprawdę zdarzyło. Bohaterstwo. Już na początku swojej kariery znalazłeś się w obliczu przeważających sił nieprzyjaciela. Ryzykując własnym życiem, uratowałeś swoich towarzyszy, broń i pokonałeś wroga. Mimo iż szanse wydawały się marne, twoja odwaga i heroizm pozwoliły ci zdobyć wiele medali oraz uznanie floty przymierza. Bezwzględność. W trakcie kariery wojskowej kierowałeś się jedną zasadą. Trzeba wykonać zadanie. Mówi się, że jesteś zimny, wyrachowany i brutalny. Twoja reputacja osoby bezlitosnej jest dobrze znana wśród żołnierzy, przez co są wobec ciebie nieufni, ale w sytuacjach, kiedy nie można być mowy o porażce, wojsko zgłasza się zawsze najpierw do ciebie. I to jest nasz profil. Potwierdź specjalizację wojskową. Tak jest. I teraz mamy klasę postaci. Mamy żołnierza, inżyniera, adepta, szpiega, strażnika i szturmowiec. Więc tak, żołnierz to taki typowy wojownik, adept to jest mag generalnie. Tutaj nie ma magii, tylko jest coś takiego jak jakby biotyka. Biotyka, czyli umiejętność wykorzystywania swojego potencjału umysłowego na wpływanie na różne fizyczne obiekty, ewentualne zmiany materii na odległość. Więc można coś
coś zrobić coś w rodzaju czarnej dziury, albo po prostu unieść przeciwnika, rozbroić go, rzucić nim o ścianę, coś w tym rodzaju, takie szmery bajery. Grałem już kiedyś inżynierem, grałem kiedyś już szturmowcem, świetna postać generalnie, polecam, chyba z najmocniejsza z tych wszystkich. Mocno rozwinięty szturmowiec jest nieprawdopodobnie potężny, bo ma dostęp zarówno do magii, czyli do biotyki, jak i do zaawansowanego szkolenia żołnierza. Nie jest tak rozwinięty jak żołnierz, ale ja mam ochotę teraz zagrać klasycznie, czyli fluffowo, że nie będziemy Shepardowi zmieniać tutaj niczego, będziemy żołnierzem. Zmieniłem mu jedynie cechy charakteru, więc dlatego chciałem rozwinąć tą postać i przy okazji pokazać wam, jak to wygląda. Szpieg natomiast to taki snajper, troszeczkę jak łucznik w klasycznych RPG-ach, nastawiony na rozbrajanie też różnych rodzajów elementów, i inżynier natomiast specjalizuje się w lekkich pancerzach, uszkadzaniu na przykład broni wroga, włamywaniu się i hakowaniu do najróżniejszych terminali. My natomiast weźmiemy sobie żołnierza. Potwierdź identyfikację twarzy. Wygląd zdecydowanie zostaje. Ukończono odtwarzanie profilu. I teraz wybieramy. Potwierdzam identyfikację. Dobra, więc tak, poziom trudności walki. Weźmiemy sobie na weterana, żołnierz jest za prosty. Weteran myślę, że tutaj będzie już troszeczkę trudniej i może być kilka miejsc, w których się zatnę, ale nie sądzę, żeby to trwało jakoś bardzo, bardzo długo. Mamy też twardziela i szaleńca. Te niestety są zablokowane, bo mam nowy save i nowe oczywiście instalacje. W ogóle grałem wcześniej na innym komputerze. Ok, automatyczny awans postaci zdecydowanie wyłączony. Chcę mieć kontrolę nad swoją postacią. Wspomaganie celowania niskie, nie da się niestety tego wyłączyć. Użycie mocy oddziału tylko w obronie. Tutaj będę chciał, żeby oni wykorzystywali swoje własne umiejętności, na przykład jak włączenie tarczy, aktywowanie różnych tam swoich zdolności służących do obrony. Natomiast ja sam chcę korzystać z ich mocy, które służą do ataku, ewentualnie do jakichś aktywnych czynności związanych z przeciwnikiem i walką. Natomiast obronę jak tarcza niech sobie aktywują sami, bo to jest raczej przydatne i nie będziemy musieli za każdym razem powtarzać tego samego procesu. Napis sobie włączymy, gdyby ktoś z was nie usłyszał czegoś na ekranie i mógł sobie przeczytać. Autozapisy również. Gra jest w wersji polskiej, również z polskim dubbingiem, który jest bardzo dobry. Jest to jedna z lepiej spolszczonych gier, jakie wyszły. No i cóż, myślę, że możemy zaczynać w takim razie rozgrywkę. A może Shepard pochodzi z Ziemi? Brak danych dotyczących rodziny. Bo jej nie ma. Wychowała go ulica. Sam potrafi o siebie zadbać. Na Torfanie zginęła większość przydzielonego mu oddziału. Z jego winy. Dobrze wykonał swoje zadanie, nie zważając na koszta. No właśnie, i tu pytanie, czy chcemy, by taka osoba strzegła bezpieczeństwa galaktyki? Moim zdaniem jest najlepszą osobą do obrony galaktyki. Zorganizuję spotkanie. Przekaźnik Arcturus Prime w zasięgu. Zaczynam procedurę skoku. Komandorze. Procedura rozpoczęta. Obliczam czas skoku oraz współrzędne cele. Przekaźnik gotowy. Mam wektor podejścia. Wszystkie stanowiska gotowe do skoku. Do przekaźnika 3, 2, 1.
Silniki sprawne, systemy nawigacji sprawne. Pozostałe systemy sprawne. Włączono tryb cichego lotu. Dryf tuż poniżej 1500K. 1500 to dobry wynik. Kapitan będzie zadowolony. Nienawidzę tego kolesia. Nilus się pochwalił. Więc go nienawidzisz. Umiesz trafić do Wielkiego Ucha podczas wizyty w Kiblu, tak? I pewnie jesteś z tego dumny. A ja właśnie przeskoczyłem przez pół galaktyki i trafiłem w cel wielkości szpilki. To dopiero osiągnięcie. Poza tym obecność widma to kłopot. Nie podoba mi się, że tu jest i możesz nazwać mnie paranoikiem. Jesteś paranoikiem. Rada współfinansowała ten projekt. Mają prawo doglądać własną inwestycję. To wersja oficjalna. Tylko idioci w takie wierzą. I to jest okno wyboru naszych opcji dialogowych. Niestety to jest jedna z wad, które wprowadził Mass Effect. Jak i sam Dragon Age. Może Dragon Age, ale to późniejsze. Te 2 i 3 chyba. Bardzo spłycona struktura, jak i forma udzielanych odpowiedzi w grach RPG do zakresu, który można porównać jako pomogę, pieprz się i pieprz się mniej. Generalnie co byśmy nie wybrali, często będzie oznaczać to samo i skutkuje jedynie troszeczkę inną odpowiedzią naszego rozmówcy, ale i tak dążymy do tego samego, więc nawet jeżeli odpowiemy pomogę ci, no to super, pomożesz mi. Odpowiemy pieprz się, ale później ci pomogę, albo pieprz się mniej, ale i tak ci później pomogę. Więc możemy to tak rozumieć. I niestety to jest ta wada, która została wprowadzona przez BioWare, ponieważ takie gry jak Planescape Torment, Baldur's Gate, Icewind Dale, Pillars of Eternity nowe, które właśnie wróciło do tej formuły bardzo rozbudowanych opcji dialogowych, są idealną tak naprawdę spuścizną tego, co powinno się znajdować w grach RPG. Dobra, gram jako renegat, więc skończ się gadać. Dość! Trwa misja. Zachowujcie się. Przepraszam, komandorze. Joker, proszę o raport. Opuściliśmy przekaźnik masy, kapitanie. Systemy maskujące włączone. Wszystko wygląda w porządku. W porządku. Znajdźcie komboje i podłączcie nas do sieci. Chcę, żeby raporty z misji trafiły do dowództwa przymierza, zanim dotrzemy do Eden Prime. To jest, kapitanie. Lepiej się przygotujcie, sir. Nilus już do was idzie. Już tu jest, poruczniku. Przyślijcie komandora Sheparda na odprawę do pomieszczenia komunikacyjnego. Słyszeliście, komandorze? Chyba go wkurzyłeś. No nieźle. Wkurzyłeś kapitana, a teraz ja za to oberwę. To nie moja wina. Kapitan zawsze jest w złym humorze. Tylko kiedy rozmawia z tobą, Joker. Oj, renegat plus 2, jak widzicie. Leksykon dziennik. Ja bym chciał od razu sobie zobaczyć, czy mamy możliwość awansu. I mamy chyba. Mamy 3 punkty do rozwoju. Więc tak, to jest nasze drzewko rozwoju, które będzie naszym domem do końca gry i możemy sobie rozwijać kilka rzeczy. Ja w pierwszej kolejności będę chciał dodać 3 punkty do zastraszania, później natomiast skupimy się na innych rzeczach, jak na przykład karabiny szturmowe, bo jak widzicie mają tutaj takie opcje, jak zwykłe kwadraciki, które dają procentowo oczywiście większą szansę na powiedzmy trafienie albo obrażenia i celność, natomiast później są na przykład takie jak aktywowanie różnych specjalnych rzeczy, jak odblokowuje karabin snajperski, jak dojdziemy powiedzmy w punktach do tego poziomu, będziemy mogli sobie awansować i rozdawać punkty w karabin snajperskich. Tutaj mamy aktywną umiejętność, czyli na przykład zaawansowana fala ognia, która jest skillem do uruchamiania podczas na przykład walki i działa w ten sposób, że dostępny jest tylko przy używaniu karabinów szturmowych, generuje 50% mniej ciepła, kosztuje 30% mniej celności, kosztuje 30% mniej celności. Chodzi o to, że ciągły ogień z karabinu jest po prostu bardziej skuteczny i dużo takich innych rzeczy. Na razie idziemy oczywiście w zastraszanie do maksimum i przydzielimy to punkty. Już przyda mi się od razu, to przydzieliłem czy nie? Tak, przydzieliłem, dobra, przydadzą mi się te punkty na samym starcie. Jeszcze dziennik. Prolog na Normandii. Przydział, brak zadania i tak dalej, i tak dalej. Ja na chwilkę was przeproszę. Okej, już jestem, przepraszam was za ten niewielki przeskok i utrudnienie. Może zapiszemy sobie od razu grę przy okazji, zróbmy tak, zapisz, pięknie. Okej, już się nagrywa czy nie nagrywa, tu mam kursor, schowaj broń, czy mi się schowa broń? Ustawienia, kontroler, nie kontroler, ja nigdy nie robiłem tego konsolowego przyzwyczajenia
z przeniesieniem różnego rodzaju właśnie sterowania do gier komputerowych, że wszyscy uważają, że grają na padach. Guzik, nie wszyscy grają na padach. Wyciągaj, schowaj broń kół. No, myślałem, że kół, dobra. Okej, owszem, na padzie się to dość wygodnie gra, no, ale na pewno nie tak, że można by zastąpić to. Okej, jest pewnie jakieś kilka rzeczy. Porozmawiaj, Jokerem. Nope. Nope. Komandorze, kapitan czeka w pomieszczeniu komunikacyjnym. Okej, tu mogę. Głupio, żeby kapitan czekał, komandorze. Oj tam, poczeka. Jest pewnie kilka rzeczy, których jeszcze powinniśmy sobie obadać, albo zdobyć doświadczenie jakoś. To ważne zadanie. To widmo, zawsze podczas misji. Dorastałem na Eden Prime. To jest pytanie, tędy? Nie, na pewno nie tędy. To wariactwo. Tutaj rządzi kapitan, nie przyjąłby rozkazów jakiegoś widma. I Nilus. Komandorze Shepard, miałem nadzieję, że przyjdziesz wcześniej. Możemy porozmawiać. Porozmawiać? O, interesuje dźwięku mnie brak. Eden Prime. Słyszałem, że jest tam pięknie. I co z tego? Jestem żołnierzem, nie jakimś turystą. To coś więcej niż tylko punkt na trasie turystycznej, Shepard. Eden Prime to symbol dla was. Idealny świat na krawędzi terytorium. Dowód na to, że ludzie potrafią strzec swoich kolonii, a nie tylko je zdobywać. A przy okazji uważasz, że jest tam bezpiecznie? A czy istnieje jakieś zagrożenie? Chcesz mnie przestraszyć, widmo? Twój lud nadal jest jeszcze naiwny, Shepard. Galaktyka bywa bardzo niebezpiecznym miejscem. Czy przymierze zdaje sobie z tego sprawę? Chyba czas powiedzieć komandorowi, co my tu właściwie robimy. To nie jest zwyczajny lot próbny. Generalnie design Turian, bo teraz się nazywa Turianie, z których fabuła jest też związana z nim w ten sposób, że książka, która jest prequelem do pierwszego Mass Effecta growego, opowiada właśnie o wojnie pierwszego kontaktu, a wojna pierwszego kontaktu to była właśnie wojna z Turianami, więc z tą rasą tutaj, gdzie praktycznie Ziemianie, jak i Turianie bili się na równi i nikt nie mógł zwyciężyć i później zawiązano rozejm, no i w ten sposób jakby ludzie zostali włączeni do tego kolektywu ras, które jednoczą się teraz jak w jakiej takiej jednej wielkiej unii i nastąpiło rozwój, dynamiczny rozwój też technologiczny. Już się domyśliłem. Mamy zabrać z Eden Prime pewien ładunek. Misja jest ściśle tajna. Dlatego potrzebowaliśmy sprawnych systemów maskowania. Pozostała tajność. Powinniście byli mi powiedzieć. Co zbieramy? Po prostu zadanie. Jakiego ładunku, kapitanie? Zespół prowadzący wykopaliska na Eden Prime odkrył jakiegoś rodzaju nadajnik. Proteański. Szczegóły zadania? Możecie mi powiedzieć coś więcej? To może być grubsza sprawa, Shepard. Ostatnio, gdy ludzkość dokonała podobnego odkrycia, nasza technologia skoczyła do przodu o co najmniej 2 stulecia. Na Eden Prime nie posiadają nawet odpowiedniego sprzętu, żeby zbadać coś takiego. Dlatego musimy przetransportować nadajnik do Cytadeli. To nie tylko wewnętrzna sprawa ludzi, komandorze. To odkrycie może wpłynąć na wszystkie gatunki w Radzie. Proteanie byli jakby taką rasą pradawnych, którzy byli kiedyś i wyparowali. Nie wiadomo, co się z nimi stało, ale o tym będzie już fabularnie dalej. Nie potrzebujemy twojej pomocy. Będziemy raczej grali jako purysta gatunkowy i osoba niechętna innym rasom. Poradzimy sobie sami. Chyba, że coś pójdzie źle. Musicie wiedzieć, że Nilus nie jest tu wyłącznie z powodu nadajnika. Chodzi o coś więcej. Ma was ocenić, komandorze. Już to widzę. Od kiedy to odpowiadamy przed widmem? No chyba rozumiecie, jak to działa, komandorze. Jesteście wystarczająco mądrzy. Przymierze od dawna czyniło starania, by odgrywać większą rolę w polityce międzygwiezdnej. Chcemy mieć coś do powiedzenia w Radzie Cytadeli. Widma reprezentują władzę i autorytet Rady. Gdyby człowiek wstąpił w ich szeregi, byłby to dowód uznania dla zasług przymierza. Byłem pod wrażeniem, gdy przeczytałem raporty Storfanu. Paskudna sprawa. Ale udało ci się wykonać zadanie. Dlatego właśnie twoją kandydaturę zgłosiłem Radzie. A jeśli odmówię? Nie lubię, gdy ktoś podejmuje decyzję za mnie. Ta decyzja nie dotyczy tylko was, Shepard. Ludzkość tego potrzebuje. Liczymy na was.
Komandorze, muszę sprawdzić wasze umiejętności. Eden Prime będzie pierwszą z kilku wspólnych misji. Będziesz dowodzić oddziałem naziemnym. Dotrzecie do nadajnika i jak najszybciej dostarczycie go na statek. Nilus będzie wam towarzyszyć jako obserwator. Dowiedz się więcej. Proteanie. Co wiecie o proteanach? Tylko to, czego nauczyli nas w szkole. Była to zaawansowana technicznie rasa, która 50 tysięcy lat temu rządziła galaktyką, a później zniknęła. Nikt naprawdę nie wie jak ani dlaczego. Słyszałem mnóstwo teorii. Natomiast wszyscy zgadzają się, że bez nich galaktyczna cywilizacja nie wyglądałaby tak jak dziś. Cytadela jest sercem społeczności galaktycznej. Bez przekaźników masy podróże międzygwiezdne nie byłyby możliwe. Mamy wobec Protean dług wdzięczności. Okej, mamy tam jeszcze innych. Eden Prime. Zanim wylądujemy, chciałbym się czegoś dowiedzieć o Eden Prime. Eden. To spokojna kolonia rolnicza, ale ma dla nas wielkie znaczenie symboliczne. To jedna z najstarszych i najlepszych kolonii, jakie mamy. To tu okazało się, że jesteśmy w stanie tworzyć własne kolonie w galaktyce. Znaleźliśmy dla ludzi miejsce poza Ziemią. Eden Prime symbolizuje wzrost znaczenia ludzkości. Jest dowodem, że nasz gatunek jest gotowy do podboju kosmosu. A teraz będzie znana jako świat, gdzie ludzie dokonali odkrycia, które zmieniło oblicze galaktyki. Jeszcze ostatnia opcja. Nadajnik. Dlaczego ten nadajnik jest taki ważny? Bo wszystkie zaawansowane cywilizacje galaktyczne opierają się na technologii Protean. Gdyby ludzkość nie odkryła zakopanych na Marsie proteańskich ruin, ciągle tkwilibyśmy na Ziemi. A tam był tylko niewielki magazyn danych. Kto wie, co można znaleźć w takim nadajniku? A jeśli to dane na temat broni? Plany, schematy? Nie możemy pozwolić, żeby to wpadło w ręce kogoś innego. Kogoś innego? Na przykład kogo? Trawers attykański nie jest najbezpieczniejszym sektorem w przestrzeni Cytadeli. Pełno tu piratów i grup przestępczych. Mogą zaryzykować atak na statek Przymierza, jeśli stawką jest proteański nadajnik. A w dodatku Eden Prime leży przy samej granicy z systemami Terminusa. Terminus to system już takie rubieże, niekontrolowane chyba przez Przymierze. Trawers attykański jest pod ochroną Cytadeli. Jeśli systemy Terminusa zaatakują, zostanie to uznane za akt agresji. Teoretycznie tak. Lecz niektóre z gatunków zamieszkujących Terminus zaryzykowałyby wybuch wojny. Ostatnią rzeczą, jakiej pragnie Rada, jest konflikt z systemami Terminusa. Dlatego chcemy uniknąć rozgłosu. Nie pamiętam dokładnie nazwy, ale w systemach Terminusa żyła taka jedna rasa chyba. Ona miała wiele oczu. Na przodzie chyba czworo czy sześcioro oczu. Wyglądały trochę jak wielkie małpy. Są w Mass Effectie dwójce na pewno jako rasa, z którymi można rozmawiać. Natomiast w jedynce chyba ich nie uświadczymy. Proszę wydać rozkaz, kapitanie. Powinniśmy zbliżać się do... Kapitanie, mamy problem. Co jest, Joker? Przekaz z Eden Prime, sir. Proszę spojrzeć. Wrzuć to na duży ekran. Na ziemię! Atakują nas! Mamy poważne straty! Powtarzam, mamy poważne straty! Wielu miejscach! Musimy się ewakuować! Przeciwnik pojawił się znikąd! Potrzebujemy... Po tym następuje zupełna cisza. Zero komunikacji. Nic. Przewiń do 38,5 i zatrzymaj. Raport sytuacyjny, Joker. 17 minut do lądowania. Brak innych okrętów w rejonie. Wprowadź nas szybko i po cichu. Misja właśnie się skomplikowała. Mała grupa uderzeniowa nie zwróci na siebie uwagi. To najlepszy sposób na zabezpieczenie nadajnika. Zabierzcie sprzęt. Spotkamy się w ładowni. Powiedzcie Alenko i Jenkinsowi, żeby się szykowali. Włączam systemy maskowania.
tu nieźle kopał, kapitanie. Komandorze, od waszej ekipy zależy powodzenie całej operacji. Ruszajcie w stronę wykopaliska. Co z ocalałymi, kapitanie? Pomoc ofiarom jest celem drugorzędnym. Przede wszystkim nadajnik. Podchodzimy do punktu zrzutu numer 1. Nilus, idzie pan z nami? Pracuję sam. Tak będzie szybciej. Korzysta ze strzelby. Nilus dokona zwiadu. Będzie przesyłać nam raporty o sytuacji. Poza tym cisza radiowa. Możemy mu ufać? Nie chcę nadstawiać karku za Turianina, sir. Nilus jest po naszej stronie. Pomoże odnaleźć nadajnik. Chcę, żebyście zostali widmem przepadu. No, i to jest właśnie to, co mi się nie podoba, bo tam... czy możemy mu ufać, a odpowiedź była zupełnie inna. To są też rzeczy, które poradził BioWare niestety. Kryjemy go, kapitanie. Teraz misja należy do was, Shepard. Powodzenia. Podchodzimy do punktu zrzutu numer 2. Powinniśmy dostać kilkanaście punktów do Renegata dzięki odpowiedziom. O, leksykon, dziennik, mapa obszaru. Nie? Czy my możemy sobie teraz coś tu rozdać? Oddział na pewno. Dobra, mamy Kaiden Alenko. To jest inny żołnierz. To jest strażnik. Okej. Okay. Czyli tutaj byśmy ci zrobili wspomaganie tarcz kinetycznych. Deszyfracja. Zwiększa obszar eksplozji minek technologicznych przy korzystaniu z sabotażu, redukcji oraz EMP. Pierwsza pomoc, strażnik. Damy ci na wyższy poziom deszyfrację, żeby było łatwiej włamywać się do innych rzeczy. Elektronika, to może niekoniecznie, i zrobimy ci jeszcze w takim razie tutaj barierę, żebyś miał odpowiednią umiejętność. Dobra, Kaiden Alenko i Richard L. Jenkins. Jenkins, ty jesteś żołnierzem, tak? No to w takim razie myślę, że damy ci lepsze posługiwanie się bronią palną, świetnie. I teraz przydziel punkty. Kaiden ma przydzielone, wszyscy mają przydzielone, cudownie. No i tak, mamy tego 3 punkty Renegata i spokojnie możemy aktualnie zrobić save'a. I ja tutaj wam podziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku, tym razem już na pierwszej akcji. Pierwszy odcinek taki troszkę przegadany, ale w tym już myślę, wygląda to dobrze, zaczniemy jak najbardziej. Jest wszędzie. Proszę mieć się na baczności. Rozwijać się. I rozwijać oczywiście fabułę. Dobra, dzięki za uwagę. Hej pa!